W problemie zła tkwi coś, czego po tej stronie wieczności nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czasem odpowiedź brzmi: nie wiem. Nie wiem. Cierpienie jest często źle rozumiane. Może prowadzić nas do egoizmu lub bycia tak bardzo skupionym na sobie, że przestajemy myśleć o innych. To jest trudne dla każdego, kto cierpi. Aby nauczyć mężczyzn, co to znaczy kochać, każę im spojrzeć na krucyfiks i przyjrzeć się Jezusowi. Mówię: spójrzcie na Jego ręce. Jako chrześcijanie mówimy o krzyżu, lecz kiedy on się pojawia w naszym życiu, kiedy pojawia się prawdziwe cierpienie, wtedy krzyż jest szczególną przestrzenią życia duchowego, polem bitwy. Strach, zwątpienie, rozpacz, niepokój. Kiedy żyjemy z cierpieniem, przyjmujemy je i pozwalamy Jezusowi w nie wkroczyć, otrzymujemy siłę, która daje nam równowagę. Krzyż mówi nam, że nie ma na świecie niczego, co przewyższałoby obecność Boga w naszym życiu. Bożą odpowiedzią na cierpienie jest On sam. To właśnie Jego odpowiedź. Jezus przychodzi do nas, bierze na siebie grzechy świata, umiera za nie i powstaje ku nowemu życiu. Stańcie w wyłomie. O cierpieniu. Wielu mężczyzn przeżywa jakieś 35-40% swojego życia. Pozostałe 60% to starania, by jakoś to życie znosić, bo mają zły dzień, nie mają tego, czego chcą, są chorzy, nie dostali podwyżki itd. Oni się z tym męczą. Myślę, że jeśli mężczyzna zrozumie Jezusa i Jego odkupieńcze cierpienie, to zda sobie sprawę, że może przeżyć życie w 100%. To cnota pochodzi z cierpienia. Jaka cnota? Cierpliwość, męstwo, pokora, współczucie, mądrość, wyrozumiałość, zdolność kochania. Jeśli idziemy przez życie, dbając tylko o własne korzyści, nie nauczymy się kochać. Za każdym razem, gdy służymy sobie nawzajem, w pewnym sensie cierpimy, poświęcając swój czas, uwagę i energię dla kogoś innego. Wtedy zdobywamy cnotę. To jest jak obóz treningowy dla duszy. Widzimy to w ludziach, którzy akceptują cierpienie i przyjmują je w jedności z Chrystusem. Jeśli tylko poświęcimy czas, by dostrzec takich ludzi w naszym życiu, tych, którzy przyjmują cierpienie z poczuciem sensu i odwagą, to myślę, że staną się oni dla nas inspiracją, by czynić podobnie. Często nie chcemy pytać, dlaczego, gdy pojawia się cierpienie. Dlaczego śmierć? Dlaczego choroba? Dlaczego rak? I tym podobne. Zachęcam, by w tym cierpieniu zaprosić Jezusa i pozwolić, aby On pokazał nam odpowiedź. Jezu, przyjdź do mnie w tym cierpieniu. Przyjdź i poprowadź mnie. Pokaż mi rozwiązanie. Maggie od zawsze była pełna życia. Zawsze bardzo cieszyła się swoją wiarą. To była bardzo dziecięca wiara. Nasza córka Gabrielle zachorowała. Wiedzieliśmy z własnego doświadczenia, mając 5 dzieci, że jeśli jedno zachoruje, to w końcu zachorują też pozostałe. Jednak gdy minął tydzień, martwiliśmy się trochę o Magdalene, ponieważ polepszyło się wszystkim oprócz niej. Wymiotowała i sporo traciła na wadze. Miała też bóle głowy. Moja żona zadzwoniła do mnie o 3 w nocy i spanikowana powiedziała, że Maggie zemdlała. Gdy byłem jakieś 10 minut drogi od szpitala, wzywałem Boga, mówiąc: Boże, nawet jeśli moja córka umrze tej nocy, nigdy nie porzucę mojej wiary. Chrystus zmartwychwstał. Dotarłem do szpitala i natychmiast dostrzegłem naszą córkę. Była nieprzytomna. Kiedy neurochirurg wrócił, zobaczyłem na jego twarzy niepokój. Powiedział nam, że córka ma bardzo dużego guza, który rośnie i krwawi, że muszą wywiercić w jej głowie dziurę, by zmniejszyć ciśnienie. To relieve the pressure.
Kapłan udzielił jej sakramentu namaszczenia chorych, wielkiego daru, który dał nam Pan. Zaczęliśmy odmawiać razem koronkę do Bożego Miłosierdzia. To była już agonia, niczym modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Zabierz ode mnie ten kielich. Stałem u boku mojej córki i płakałem, bo moja mała księżniczka umierała. Zebrałem wszystkich w jednej sali i stojąc z otwartym modlitewnikiem powiedziałem: diabeł macha pistoletem, ale nie ma w nim pocisków. Nie ma tu dla niego żadnego zwycięstwa. To, na co patrzycie, to trofeum Królestwa Bożego. A potem poprowadziłem ich w modlitwie chwała na wysokości Bogu. W chwili, gdy moja córka umierała, ja dokonałem wyboru. Duch Święty poprowadził mnie, bym stawił temu czoła, wielbiąc Boga Trójjedynego. Dwadzieścia siedem i pół godziny minęło od chwili, gdy się obudziła, do jej ostatniego tchnienia. Sądziłem, że to ja pokażę moim dzieciom, jak umiera chrześcijanin. A tymczasem to moje dziecko pokazało mi, jak umierać. Myślę, że ten trwały dar, który zostawiła nam Maggie, to dar nadprzyrodzonej radości. Dopóki żyjemy, mamy się uśmiechać. Gdy moja córka odeszła, Duch Święty w nadprzyrodzony sposób ogarnął mnie i moją żonę. Gdy w Twoim życiu objawia się ukrzyżowany Chrystus, zaraz zjawia się diabeł i mówi: widzisz, on jest martwy. A my musimy odpowiedzieć: nie, nie jest. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Cierpiąc, oddajesz Bogu cześć i w ten sposób to cierpienie przyjmujesz. A gdy je przyjmujesz, ono czyni cię silniejszym. Jezus każdemu z nas dał własny krzyż. Każdy z nas ma swój krzyż, ale nasze cierpienie nie jest bezcelowe. Cierpienie Jezusa nie było mimowolne, nie było przypadkowe. Miało jasno określony cel. Było odkupieńcze. I podobnie nasze cierpienie, jeśli je przyjmiemy, będzie miało udział w tym samym znaczeniu i w tym samym celu. Moja córka przeżyła życie, które zostało mądrze zaplanowane przez nieskończenie mądrego Boga. Zabrał ją od nas w sposób, za który powinno się go uwielbiać. Gdybym nie opowiadał tego ludziom, to byłoby jak stawianie lampy pod korcem. Jej dziesięcioletnie życie i to, jak umarła, jest dziełem nieskończenie dobrego Boga. Sądzę, że śmierć mojej córki i wszystkich Bożych ludzi mówi światu dokładnie to samo. Przez cierpienie świat został odkupiony. Jezus przyjął ludzkie ciało przez Maryję Dziewicę, by umrzeć za nas na krzyżu. Zatem cierpienie ma głębokie, głębokie znaczenie. Jeśli odkryjemy to poprzez wielki dar naszej wiary, będziemy zdolni pomóc innym odkryć wartość cierpienia. Cierpienie jest trudne, ale przesłanie krzyża objawia nam miłość, która gotowa jest oddać wszystko aż po śmierć, także cierpienie. I jeśli to jest plan, który Bóg wcielił i zrealizował w naszym imieniu, ofiarował siebie poprzez cierpienie krzyża, to wszystkim nam otwiera to nową drogę, byśmy mogli dostrzec możliwość zjednoczenia się z Chrystusem przez gotowość do cierpienia. A wtedy cierpienie przestaje być bezsensowne. Wciąż boli, ale teraz jest w pewien sposób zawierzone tajemnicy Bożego odkupienia i nią ogarnięte. Kiedy Jezus mówi: pójdź za mną, mówi: zostaw wszystko i wiedz, że będziesz przechodził przez trudy, prześladowania, zniewagi. Jako katolik wiem, że nie stałem się uczniem Chrystusa, aby dostać kartę "wychodzisz wolny z piekła" albo karnet na wesołe życie z Jezusem.
Stałem się naśladowcą Jezusa, ponieważ się zakochałem. Zakochałem się w Chrystusie. Zdaję sobie sprawę, że czasem oznacza to dźwiganie krzyża. Kiedy cierpimy, możemy utożsamiać się z Chrystusem, ponieważ On cierpiał za nas. Tak więc, kiedy cierpię, gdy przechodzę przez trudny czas, czuję, że jestem bliżej Chrystusa. Chrystus ogromnie cierpiał i przez to odkupił samo cierpienie. Od teraz z cierpienia może wyjść dobro. Pan pozwala na nie, by wyprowadzać z niego coś dobrego. Cierpienie może uczyć nas odsuwania się od własnej woli. Daje nam szansę, by powiedzieć: Panie, nie podoba mi się to, to nie jest przyjemne, ale ufam Ci i wiem, że wyprowadzisz z tego dobro. Oddaję więc moją wolę Twojej. Cierpienie może nam również pomóc oderwać się od rzeczy doczesnych. Pomaga nam zrozumieć, co w życiu jest najważniejsze i umożliwia naszej woli zjednoczenie się z wolą Bożą. To ważne, ponieważ mówimy, że ostatecznie naszym powołaniem jest miłość. A nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział, że jednym z powodów, przez które boimy się cierpienia, jest to, że się do niego nie przygotowujemy. Boimy się śmierci, bo nie przygotowujemy się do niej. Jeśli jedynym momentem, w którym zamierzasz doświadczyć umierania, jest twój ostatni dzień, to sam przestraszysz się na śmierć. Ale jeśli przygotowywałeś się na to przez te wszystkie lata, poskramiałeś swoje ciało, umierałeś dla siebie każdego dnia, stawiałeś swoją rodzinę na pierwszym miejscu, wtedy, przygotowując się na ostatni oddech, powiesz: już to znam. Bo żyłeś życiem pełnym poświęceń. Jednym z największych ludzkich lęków jest lęk przed śmiercią. Ale dla nas będzie ona zwycięstwem, ponieważ największe zwycięstwo dokonało się na krzyżu. Człowiek może zwyciężyć, jeśli wie, co zrobić ze swoim cierpieniem.